Witam wszystkich już oficjalnie w nowej rundzie wiosennej klasy okręgowej sezonu 22-23. Dzisiaj jeszcze podsumujemy mecze, a w zasadzie mecz zaległy, ostatnie sparingi, ale już wejdziemy też z trochę nową formą w tą nową rundę. A co to takiego będzie, to przekonacie się za chwilę. Na początku standardowo zaczniemy od podsumowania kolejki, czy może podsumowania szczególnie jednego meczu. GKS Grudek Pomorzanka Sajajny to jedyne spotkanie rozegrane w weekend, zaległe. Dzięki temu spotkaniu wygranemu 4-1 GKS Grudek objął pozycję lidera klasy okręgowej. Ma on teraz 2 punkty przewagi nad pozostałymi zespołami, które są za nim. Natomiast Pomorzanka nie pozbierała się jeszcze po tych wszystkich kłopotach związanych z odejściem trenera, zmianą na nowego, czy słabym okresem przygotowawczym. Natomiast ten mecz wzbudził dużo kontrowersji ze względu na to, w jakich warunkach został rozegrany. I tutaj można dużo epitetów dodawać do tego. Każdy ma inne zdanie na temat grania na takich boiskach. Wiadomo, że zrobiła się też troszkę drobna, można powiedzieć, afera po tym, jak Stawiski z Orlentami czy Rzew nie zagrały. Orlęta bardzo chciały zagrać, proponowały nawet boisko sztuczne, zamianę gospodarza, bo przecież latem można zagrać w stawiskach. Do tego nie doszło i kontrowersje budzi też sam taki termin odrabiania tych zaległości, środek tygodnia. Dla wielu drużyn jest to bardzo niefortunna data. Zebrać się w środku tygodnia, zostawić obowiązki zawodowe, dom, dzieci, to nie jest już taka prosta sprawa i najbardziej boli to te zespoły, które o coś w tej klasie okręgowej walczą. No i właśnie tutaj stąd może te wszystkie pretensje czy Rzewa, które powstały jakby w trakcie tej kolejki, wiadomości o odwołaniu ich spotkania. Wiadomo, czy Rzew walczy o awans i pojechać w środę bez kilku kluczowych zawodników na mecz może to skutkować stratą punktów. A ta z kolei może skutkować tym, że okręgówka zostanie w Czyżewie, a tego by na pewno nie chcieli. Odwołano też spotkanie Puszcza Hajnówka MKS Mielnik i tak jak wspomniałem, te mecze odbędą się 22 marca. Przynajmniej taki jest plan. Grały też zespoły towarzysko. Hetman Tykocin pokonał 4-2 Turośniankę Turośń Kościelna. Piast Białystok bardzo wysoko pokonał, bo aż 10-3 Koronę Dobrzyniewo. W Piaście dużo zmian personalnych. Widziałem część tego spotkania. Bardzo dużo nowych twarzy w zespole, między innymi napastnik z Turcji i tutaj będą ciekawe się rzeczy działy, nie wiadomo czego spodziewać się po Piaście. Hetman Białystok w takich małych derbach Białegostoku wygrał 4-0 z Włókniarzem. Sokół Sokółka w derbach powiatu sokółskiego pokonał 1-0 Korycin. EZS Krynki 3-3 zremisował z czwartoligowym Promieniem Mońki. Rudnia przegrała za klasowym zespołem Narew Choroszcz 1-3. Bocian Boćki pokonał klasowy zespół Jasion Jasionówka 4-0. I Pogoń Łapy uległa 3-9 Turośniance. Więcej sparingów, jeśli było, to niestety wyników nie otrzymałem. A same sparingi można zobaczyć nawet na filmach, że były rozgrywane w różnych warunkach. Od słońca, poprzez śnieg, śnieżyce, wiatr. Więc w marcu jak w garncu, to ciągle na miejscu. No i skoro już wspomniałem przy wynikach spotkań o tabeli, to w tabeli doszło do tej zmiany takiej dość istotnej. GKS Grudek liderem z 35 punktami. Za nim w Pogoni LZS Krynki i Sparta Augustów punkty 33. Również 33 punkty Hetman Tykocin i 32 punkty Orlęta Czyżew. Jednak Orlęta mają mecz zaległy. W dole tabeli bez zmian. Na 3 ostatnich miejscach Bocian Boćki punktów 8. Pogoń Łapy punktów 7. Puszcza Hajnówka punktów 7 i mecz zaległy. W klasyfikacji strzelców kosmetyczne zmiany, bo prowadzący Szymon Jaźwiński, który ma 19 bramek i drugi Daniel Krasucki z bramkami 18 w ten weekend nie zagrali. Zagrał natomiast Damian Owerczuk i on dołożył 2 bramki, ma już ich 14, tyle samo co Olgierd Salik i oni razem piastują teraz 3. miejsce w klasyfikacji strzelców. W
16 kolejce dwukrotnie na spotkaniach będę z aparatem, kamerą. Będą to spotkania Piast Białystok Rudnia Zabłudów oraz to w sobotę oraz w niedzielę Hetman Białystok LZS Skrynki. Także z tych spotkań przeprowadzimy jakąś tam relację. Natomiast nowością w zapowiedziach będzie, jak liga typuje. I tutaj jako, że typera takiego na portalu Wszystko o Podlaskiej Okręgówce nie będzie, no to do każdego meczu będziemy dokładać typy ludzi związanych z klasą okręgową. Będę oddawał swoje typy ja, będzie oddawał tutaj Wojtek, który mówi, że bardzo, bardzo często jest jakoś tam klątwą różnych zespołów. I trzecią osobą, która będzie oddawała typy w danej kolejce, będzie zawodnik, trener, działacz z klubu klasy okręgowej. I tak dzisiaj do typowania z klubu klasy okręgowej został wytypowany Jarosław Leonczuk z Rudni Zabłudów. I tutaj przedstawiając wszystkie mecze, będę po kolei też podawał typy wcześniej wymienionych osób. I tak GKS Grudek, Hetman Tykocin to można powiedzieć taki hit. Tutaj moim zdaniem faworyta nie ma i ja pokusiłem się o to, by postawić w tym meczu remis. Podobnie zrobił Wojtek. Natomiast Jarek Leonczuk postawił na Hetman Tykocin. W meczu Sparta Augustów Kora Korycin faworytem jest Sparta i tutaj jakby wszyscy jednym głosem powiedzieliśmy, że właśnie Sparta wygra to spotkanie. Trzecie spotkanie Sokół KMKS Mielnik, no to mecz takich dwóch niewiadomych, bo i Sokół się wzmocnił i MKS Mielnik poczynił transfery. I tutaj no już jednomyślności w typach nie było. Ja obstawiłem X, Wojtek obstawił dwójeczkę i tak samo zrobił Jarek. On też podstawił na zespół gości. W meczu Piast Białystok Rudnia Zabłudów w moim mniemaniu tym takim faworytem będzie Piast wzmocniony z odmienioną kadrą, natomiast Rudnia no, trochę słabo wyglądał ten okres przygotowawczy, może wyniki sparingów nie mogą mówić wszystkiego zespole, ale tam nie doszło do jakichś transferów, więc kadra się nie zmienia i jak mówię, moim typem jest Piast i tutaj jest zgodność. Na Piast postawił również Wojtek i na Piast postawił człowiek związany z Rudnią Zabłudów. Jarek także obstawia, że w meczu Piast Rudnia wygra Piast. W meczu GKS Stawiski Pomorzanka Sejny, natomiast ja z Jarkiem widzimy remis, a Wojtek widzi zwycięstwo Stawisk. Pogoń Łapy z Bocianem Boćki, no tutaj ponownie mamy jednomyślność, wszyscy stawiamy na drużynę z Łap, drużyna z Łap wzmocniona, potężny transfer napastnika, z czołowego napastnika czwartej ligi, Patryka Stypułkowskiego i może właśnie z tego powodu wszyscy zdecydowaliśmy się postawić na Pogoń. W meczu Puszcza Hajnówka, Orlęta, Czyżew, no faworyt jest jeden, tabela mówi wszystko, mimo że Puszcza dobrze przepracowała ten okres, wiem o tym, bo rozmawiałem z osobami związanymi z klubem z Hajnówki. Wiem, że jest duża determinacja, żeby utrzymać zespół, no ale jednak moim zdaniem, ale i tak jak i Jarka i również tutaj Wojtka, jeszcze te spotkanie to wygra drużyna z Czyżewa. W ostatnim meczu tej kolejki, tak jak mówiłem, gdzie będę z kamerą, Hetman Białystok podejmie LZS Skrynki i tutaj również faworytem jest zespół Skrynek, który no, po długim czasie poszukiwań znalazł w końcu bramkarza i to takiego, który może spokojnie wskoczyć do pierwszego składu. Decyzja pozostaje w rękach trenera. Okaże się w niedzielę, jak wybiera trener Łotysz. Natomiast jeśli chodzi o typy, no to zarówno Jarek, Wojtek, jak i ja obstawiamy na zwycięstwo LZS-u. Całkowitą nowością w rundzie wiosennej podczas podsumowania kolejki będzie wybór jedenastki kolejki. Tą jedenastkę będę wybierał po obejrzeniu części spotkań, po zobaczeniu skrótów, które prześlą mi kluby, ale także po rozmowach z trenerami, zawodnikami klubów i mam nadzieję, że spodoba się to wszystkim związanym z Podlaską Okręgówką i zostanie to na stałe. Natomiast na koniec rundy wiosennej postaram się o to, by najlepsza jedenastka została wybrana z całej rundy, a najlepszy zawodnik, to taki, który znajdzie się w jedenastkach poszczególnych kolejek najwięcej razy, otrzymał jakąś nagrodę.